mówiłam ci już, nie chcę się przytulać. Biblioteka się zapada! Biblioteka się zapada! Udało się! Zbliża się zaćmienie słońca! Naród Ognia ma kłopoty! Gdzie Appa? Jak widzę, masz za sobą przykre przeżycia. Wielka szkoda. Wielka szkoda. Pewnie czułeś, że nie masz wyjścia. Że musisz się zachowywać jak wściekłe, dzikie zwierzę. Ale nie martw się. Już nie musisz. Bo ja zamierzam cię złamać. Nie bój się, tobie też dam jedzenie. Ale później. Najpierw ci pokażę, jak na nie zasłużyć. Będziesz przelatywał przez płonące obręcze. Jeśli będziesz ostrożny, nie poparzysz się. Za chwilę tego pożałujesz. To oczywiste, że twój poprzedni właściciel nie miał pojęcia o właściwej tresurze. Idę po torebkę chrupek sizalowych. Stój tu i nie zbliżaj się do tego potwora. Zachowuj się, albo pożałujesz. To trudne zwierzę. Uparte i wredne. Potrzebuje więcej czasu. Teraz to ryzykowne. Ryzykowne? Co ty wygadujesz? To jest cyrk. Tu wszystko jest niebezpieczne. Chcę, by bawół wiatru wystąpił jeszcze dziś. Masz się zachowywać, albo pożałujesz. Idziemy. Do zobaczenia, mały. Panie i panowie, teraz zobaczycie coś wyjątkowego. Ta szlachetna bestia jest wspaniała i rzadka. Nie spotykano jej na naszym świecie już od wielu pokoleń. Przedstawiam wam bawoła wiatru! Ha, ha, ha!
uciekaj, dasz radę. Wracaj tu, głupi zwierzaku! Zrobił plakaty. Ej, projektowanie ogłoszeń o zgubieniu Appy to moja działka. Cały dzień pracuję nad rysunkiem. Soka, Appa ma strzałkę na głowie. To jest jego głowa. Dlaczego wyrastają z niej nogi? To jego rogi. Nie widziałem go jakiś czas. Jak dla mnie jest identyczny. Dziękuję, ciężko praco. Dlaczego musisz mi to robić? Wybierzmy wersję profesjonalną. Chodźcie, do roboty! Co jest, Momo? Sobie z tobą poradzę. Appa! Tęskniłem za tobą. Zaczynamy się o ciebie odrobinę martwić. Zbyt długo nie spałeś. I zachowujesz się bardzo dziwnie. Musisz zacząć o siebie dbać, naprawdę. Długo tak nie pociągniesz. Słuchajcie, doceniam wasze dobre rady, ale ten stres i koszmary to dla mnie zbyt wiele. Jeśli nie śpię, jakoś potrafię sobie z tym poradzić. Zostawcie go w spokoju. Jak to cię pyta? Ej, proszę was! Nie, mam już dość tego knypka, który bez przerwy się wymąża i mówi mi, co mam robić. Nie podoba ci się? No to chodź tu zaraz. Soka! Co mamy robić? W jakiej sprawie? No w tamtej! Kanapka z czakrą jest miodzio, niam! Musimy znaleźć Tof i przeprosić ją. Dobra, ale co zrobimy z niebezpiecznymi dziewczynami, które nas gonią? Mam pomysł. Tof miał
miała rację. Appa zostawiał za sobą ślady. Teraz jest czysty i nie ma tropu. Jesteś pewny, że Appa poleci? Poleci, jeśli zostawimy siodło i nasze rzeczy tutaj. Użyję jego sierści, żeby zrobić fałszywy trop dla dziewczyn. Moja biedna kość ogonowa. Pasma mokrego futra. Jak wspaniale. To nie pasma, to raczej włosy. Czy włosie? Zaczyna się chyba na R. Kłaki? Kłaki! To kłaki! Trop prowadzi tędy. Awatar próbuje nam się wymknąć. Wyjedźcie w tym kierunku i szukajcie bizona. Ja pójdę tym tropem. Nie zaszła daleko. Co jest, Momo? O nie! Kataro! Jak nas znalazły? Appa, błagam, leć trochę szybciej. Nie ma siły. Niedobrze, niedobrze. Przelećmy tylko tę rzekę. Proszę, Appa, jeszcze kawałeczek. Udało się! Jesteśmy bezpieczni! Brawo, Appa! Ci się nie udało. Jak ci idzie? Cóż, no wiesz. Myślałam, że kiedy was schwytamy, będę bardziej podekscytowana. No cóż, zwycięstwo jest nudne. Dzięki, Appa. Bez ciebie byłoby już po nas. Niezła kałuża. Zaczekaj na mnie, mały! Pamiętasz, po co tu jesteś? O, tak! Czas poćwiczyć magię wody. Ekstra! A ja co mam robić? Mógłbyś wyczyścić Appie nogi. Więc wy będziecie się bawić wodą, a ja mam temu olbrzymowi wyciągać błoto z pomiędzy palców. I robale! Dobra. Tylko się nie przyzwyczajaj. Potem robimy zmianę. Ten
Ten ruch jest dość prosty, ale zajął mi parę miesięcy. Nie denerwuj się, gdy ci nie wyjdzie. Masz pchnąć i pociągnąć wodę, o tak. Kluczem jest ruch nadgarstków. Czy tak? Już prawie dobrze. Jeśli trochę poćwiczysz, na pewno wreszcie... Ej, już nad nią panuję! Jej, nie do wiary, że tak szybko ci poszło. Ja uczyłam się 2 miesiące. Wiesz, ty musiałaś się sama domyślić. Ja mam świetną mistrzynię. Dzięki. A co dalej? Ten ruch jest bardziej skomplikowany. Nazywam go strumieniowaniem. Nie pójdzie ci łatwo, więc nie rozczaruj się, gdy... Nieźle. Chociaż sądzę, że niepotrzebnie się popisujesz. Wybacz! No nie przestawaj! Ucz mnie dalej! Wymyśliłam jeszcze jeden ruch, ale jest bardzo trudny i jeszcze nie opanowałam go w pełni. Chodzi o to, by stworzyć wielką, potężną falę. Czy jakoś tak? Apa! Dobrze się czujesz? Obudź się! Nic ci nie jest! A to co ma być? To Appa, mój latający bizon. Tak, a to jest Katara, moja latająca siostra. Spokojnie, to się zmywa. No, mieszkacie tu? Nie odpowiadaj mu! Widziałaś tę dziwną błyskawicę? Pewnie wzywał flotę ognia. O tak, na pewno jest szpiegiem floty ognia. Jego złe spojrzenie mówi samo za siebie. Ten paranoik to mój brat, Sokka. Powiedz, jak masz na imię? Jestem... Jestem Ang. Tylko kichnąłeś i podskoczyłeś 3 metry do góry. Serio? A ja myślałam, że wyżej. Jesteś magiem powietrza. No jasne. Wielkie błyskawice, latający bizon, mag powietrza. Mam gorączkę nocy letniej. Idę do domu, gdzie wszystko ma sens. Jeśli nie wiecie, jak wyjść, mogę was podrzucić. Bardzo chętnie, dzięki. O nie, ja nie wsiadam na tego zagluconego potwora. Liczysz na to, że zjawi się jakiś inny potwór i podwiezie cię do domu, zanim zamarzniesz na śmierć? Dobra, żółtodzioby, trzymajcie się! Appa, hop, hop, hop! Dawaj, Appa, hop, hop! Jej, to był prawdziwy odjazd. Appa jest zmęczony, odpocznij i będziesz szybował po niebie. Zobaczysz! Dlaczego tak się do mnie uśmiechasz? Uśmiecham się? Bądź. Leć. Szybuj. Proszę, Appa. Potrzebujemy pomocy. Ang jej potrzebuje. W górę. Wznieś się. Lewituj. Sokka nie wierzy, że umiesz latać. Ale ja wierzę w to. No co? Nie chcesz uratować Anga? Co mówił ten dzieciak? Iha? Wiowio? Yahoo? Hop hop? Udało się, Sokka! On lata!
skalą.